zawsze będę na każde twoje zawołanie. Chcę wracać do miasta. Kim według ciebie jest reżyser dubbingu? Po pierwsze, wydaje mi się, że reżyser dubbingowy musi być osobą obdarzoną dość sporą pamięcią. Bo jeżeli na przykład proces produkcji gry komputerowej trwa w przypadku najdłuższych projektów nawet 2 lata, to trzeba dość dobrze ogarniać pamięcią to, co się działo na początku. To Rafa Upadłych Światów, Dziecino. Wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Już ci mówiłem, że nie chcę mieć nic wspólnego z tą wiedźmą. Pewne niuanse, subtelności, pewne sugestie, jakie daje postać, w jakim momencie się w tym momencie znajduje, no są na wagę złota. Jak udaje się tobie wychwycić takie niuanse podczas tak złożonych projektów? To jest dobre pytanie. Co załatwiamy danymi słowami? Dla gracza, dla gry, dla tej postaci, dla tamtej postaci. Przecież każde słowa w grze zawsze padają po coś. Uwielbiam taką robotę właśnie, gdzie się strzyże uchem i wychwytuje subtelności i sprawia, że ta postać sobie wydeptuje tą ścieżkę, którą powinna mieć w tej grze. Powinniśmy się zatrzymać. Wyglądasz na zmęczonego. Wciąż nie mogę uwierzyć, że rozpacz zniszczyła Miela West. Jak to faktycznie wygląda? Jak się dubbinguje gry, a filmy? Ja się zastanawiam, czy gry nie stają się bardziej bogate. Wchodząc w świat obecnych gier komputerowych, coraz bardziej filmowych, coraz bardziej plastycznych też, bo jakby świat gier komputerowych jest uwolniony od pewnych realiów filmu. Jeżeli głosowo postać pasuje, jeżeli nie musi czegoś głosowo w sobie zmieniać, czyli jakby nie patrzeć, czegoś trochę udawać, albo grać za bardzo w dubbingu, a jest sobą, to ta postać staje się bardzo fajnie zgrana z aktorem. Jest najbardziej taka plastyczna i jakby sklejona razem z postacią, którą potem widzimy w grze. Twój umysł budzi się w ciemności w nieznajomym ciele. Ktoś na dole wskazuje na ciebie, a z jego rąk wystrzeliwuje ku tobie wielobarwna plątanina. Z czego będziesz zadowolona? Myślę, że to będzie bardzo dobra gra.